dzisiejszej Ewangelii wyprowadza swoich uczniów daleko na północ od Jerozolimy w okolice Cezarei Filipowej, które to miejsce i okolica w tradycji żydowskiej obfitowała w różne podania, legendy żydowskie, mówiące także o działalności zła w świecie, o działalności złych duchów. Było tam też dużo różnych kultów, niektóre wręcz takie demoniczne. I właśnie w tej atmosferze i w tym klimacie Pan Jezus pyta, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? No, pojawiają się różne odpowiedzi, znamy je. Jeden z proroków wśród tych odpowiedzi, no ale wy za kogo mnie uważacie? Piotr zabiera głos, ty jesteś Mesjasz. Potrzeba było ukonkretnienia tej wizji Pana Jezusa, że nie tylko przyjaciel, że nie tylko nauczyciel, ale przede wszystkim Mesjasz. I tutaj rozpoczyna się jakby nowy akt, nowa odsłona w nauczaniu Pana Jezusa, kiedy zapowiada swoją mękę, bo Mesjasz musi cierpieć. Będzie zabity, zmartwychwstanie. To jest pewna koncepcja Kościoła, który za jakiś czas chce założyć Pan Jezus. Kościół, który ma naśladować swojego mistrza także w podejmowaniu cierpienia, krzyża, dlatego że ta rzeczywistość krzyża będzie Kościół umacniać, będzie Kościół spajać, a każda próba oderwania Chrystusa od krzyża, czy też zdyspensowania się nas, ludzi Kościoła, od krzyża Chrystusowego, będzie owocowała odstępstwem, będzie owocowała letniością, będzie rodzić różne niewierności, zdrady. Nie przyjdzie to na ciebie, mówi Piotr. Jest sprzeciw. Przeciwko komu? Przeciwko czemu ten sprzeciw pojawia się? Przede wszystkim przeciwko właśnie tajemnicy krzyża, przeciwko cierpieniu, które jest nieprzyjazne człowiekowi. I tutaj właśnie ta konfrontacja tej wizji ludzkiej z wizją boską, tego, jak ma wyglądać Kościół. I Chrystus, aby kategorycznie uciąć te wszelkie spekulacje dotyczące ludzkiej odsłony Kościoła, ludzkiego rozumienia Kościoła, wręcz egzorcyzmuje Piotra, bo za każdą dobrą intencją może kryć się także demon. Może kryć się zło, które przyczaja się właśnie za tymi rzekomo dobrymi ludzkimi podpowiedziami. I tutaj należało kategorycznie uciąć te spekulacje, aby wprowadzić uczniów na dalsze etapy formacji dokonywanej przez Jezusa Chrystusa i prowadzić ich poprzez doświadczenie krzyża do Królestwa Niebieskiego, ale także do rozwijania się Kościoła.